dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić piecyk konwekcyjny z doniczek. Na kanale Przyciapka, link w opisie, pokazałem, jak zrobić taki piecyk. Ale dużo osób miało obawy, że podstawka jest gorąca. Ona tak może z 30-40 stopni ma, drewnie sobie leży. Ale żeby zabezpieczyć przed tym, postanowiłem zrobić trochę inny piecyk z podstawką, która jest przedłużona. Zobaczcie, tutaj już nie ma szans. To jest w ogóle chłodne. Grzeje się już ponad godzinę. Ile tam już jest w piecyku? 96 stopni po godzinie. Zobaczycie, że temperatura tutaj już też dochodzi do 100 stopni. No ale już mamy praktycznie 100 stopni. W tym poradniku pokażę dokładnie, jakich trzeba użyć narzędzi, jakie doniczki trzeba mieć, jak to działa, na jakiej zasadzie i dlaczego to jest takie fajne. Myślę, że jeżeli obejrzycie cały filmik, dostaniecie odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadawaliście w komentarzach tutaj na moim drugim kanale. Także zapraszam do oglądania. Pokażę różne aspekty tego. Jeżeli będzie to przydatne, zostawcie suba, zostawcie komentarz, podzielcie się swoją opinią. Lecimy. Ok, do zbudowania tego piecyka użyję doniczki o średnicy 17 cm, drugiej doniczki o średnicy 14 cm, która tu idealnie wchodzi i zostawia trochę przestrzeni na powietrze, oraz dwóch podstawek o średnicy też 17 cm. Do tego będą nam potrzebne 8 nakrętek, 8 podkładek i pręt gwintowany. Ja wybrałem M12, żeby był sztywny, żeby to nic się nie bujało, więc czym grubszy, tym będzie to sztywniejsze. Narzędzia, jakie będą nam potrzebne. Wkrętarka albo wiertarka, żeby zrobić dziurę w podstawkach, bo doniczki mają już dziurę, więc tutaj nie musimy się tym przejmować. Szlifierka kątowa lub jakiś brzeszczot, żeby przeciąć w odpowiednim miejscu pręt gwintowany. Dwa klucze odpowiadające nakrętkom. U mnie to jest 19 klucz. Dwa wiertła, jedno odpowiadające prętowi, czyli 12, żeby zrobić dziurę w podstawce. Drugie tutaj mam 8, żeby zrobić dziurę w doniczce tej zewnętrznej. Przyda się też oczywiście miarka i jakiś ołówek, żeby zaznaczyć sobie środek tych podstawek. Jeżeli chodzi o wiertła, używam zwykłych wierteł widiowych do betonu, dają radę, ale są też specjalne wiertła do ceramiki, które mają taki jakby stożek. No i oczywiście, żeby to później uruchomić, będzie nam potrzebny podgrzewacz, podgrzewacze. I teraz możemy sobie kupić takie podgrzewacze duże albo w Ikei, które 9 godzin są w stanie dawać ciepło, albo w Action są nawet 10-godzinne. Jeżeli ktoś chce, może sobie wybrać zapachowy, wtedy będzie też fajny zapach. Te akurat są 4-godzinne lub zwykły 4-godzinny, lub w Action są takie 6-godzinne, które są, jak widzicie, grubsze i dłużej świecą. I od razu uprzedzam pytanie, jeżeli ktoś marudzi, że parafina jest B, że parafina wydziela jakieś tam opary, to można sobie oczywiście taki podgrzewacz kupić też z wosku sojowego, z tym, że są troszkę droższe, te dużo taniej wychodzą, lub sobie zrobić nawet podgrzewacze z jakiegoś wosku. Niektórzy też słyszałem, że używają spirytusu, który jest czysty. Słuchajcie, co najpierw? Najpierw zrobię dziurę w podstawkach. Żeby to zrobić, muszę zaznaczyć, gdzie jest środek. Najłatwiej mi będzie to zrobić w ten sposób, że obrócę podstawkę do góry nogami i zwykłą miarką po prostu na środku, mniej więcej widać, gdzie jest środek, zaznaczam sobie. Tutaj mam 14,6 cm, czyli połowa będzie 7,3. 7,3, zaznaczam sobie. I w drugiej płaszczyźnie 7,3.
3 zaznaczam sobie. Sprawdzam sobie w innych płaszczyznach. Elegancko. Elegancko. Jest środeczek. To samo w drugiej podstawce. OK. No i zacznę od zrobienia otworu właściwie, nie dziury, bo wierci się otwór, nie dziurę. Wiertło 12 i jedziemy. Mamy już dwie. Trzeba sprzątnąć nasze miejsce pracy. No i teraz wezmę pręt. Pręt mógłbym wymierzyć i obciąć od razu, ale wolę najpierw upewnić się, że będzie miał odpowiednią długość, bo nie wiem, jak wysoko te podstawki dam. Więc będzie to wyglądać. Jedna podstawka. Tutaj w tej podstawce, gdzie będą świeczki leżeć, dam małą podkładkę. Już mówię dlaczego. Dam małą podkładkę dlatego, żeby móc świeczki jak najbliżej tutaj ustawiać. Jak będzie duża podkładka, to świeczki będą dalej, a mi zależy na tym, żeby były jak najbliżej tutaj środka. Więc to będzie podstawka, na której będą podgrzewacze. Dlatego też nie obcinam, bo będę mógł sobie wyregulować jeszcze wysokość tego naszego pieca. No i teraz oczywiście znowu podkładka. Najpierw oczywiście nakrętka, żeby to ścisnąć. Podkładka. Podstawka dolna, podkładka i nakrętka. Nie mam drugiego klucza odpowiedniego, ale jak tu przytrzymam sobie, to spokojnie ścisnę. Też z uczuciem, żeby nie zrobić tego za mocno. No i teraz, jeżeli boimy się o to, że leżąc tutaj to się nagrzewa, to ma jakieś powiedzmy 30 stopni, to robimy właśnie sobie w ten sposób i dzięki temu będziemy mieli wyżej. W ten sposób, jeżeli tu będą podgrzewacze ułożone, to na pewno ciepło już tutaj nie dojdzie, nie będzie nam nagrzewać. Chociaż tak jak mówię, tak mam i też nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, teraz będziemy montować doniczkę. Gdzieś mniej więcej na tej wysokości sobie zrobimy. Zdamy tu znowu nakrętkę, podkładkę. I sprawdźmy. Trochę jeszcze wysoko. Tak myślę, będzie dobrze. Tak 3, 4, 5 cm jest ok. Tutaj mamy jakieś 5 cm, więc teraz wytestuję z takimi 3 cm. I znowu skręcam. Tym razem doniczkę. O. No i kolejna nakrętka. I teraz sobie wyreguluję, na jakiej wysokości ma iść duża doniczka. Tutaj, żeby było równo, jeszcze niżej, właściwie jedno przy drugim widzę. No i tak myślę, będzie ok. Tu spokojnie mogę sobie nawet skontrować. I teraz będzie duża doniczka, tylko zanim to zrobię,
To na wierce tutaj dziury. Po co są te dziury? To gdybym tak miał normalnie, to też bardzo fajnie nagrzewa i super tu daje ciepło, ale nie ma konwekcji. Jeżeli zrobię tutaj drugą doniczkę, to efekt jest taki, że gorące powietrze, które wypełni tą doniczkę od podgrzewaczy, tak jak z fizyki wiemy, idzie do góry, wypełni, 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 zapełni tą doniczkę, zacznie się wylewać do góry. Jeżeli będzie ta doniczka, to będzie wlatywać tu pomiędzy tą doniczkę. Zresztą teraz na grafice to pokazuję. I jeżeli będzie zaciągać tu do góry, to jak będą tu dziurki, to będzie miało gdzie wyjść do góry, więc będzie szło do góry, zaciągając zimne powietrze też z zewnątrz. Dzięki temu to zimne powietrze będzie ogrzewane dodatkowo pomiędzy dwiema ciepłymi donicami. I to naprawdę daje fajny efekt, bo tutaj jak jest ten piec, już go nie idzie dotknąć, jak są dziurki, fajnie czuć, że to ciepło po prostu wylatuje z tych dziurek. Więc nie dość, że zwiększamy powierzchnię jakby grzania płomienia, bo w podgrzewaczu tylko płomień mi grzeje. Tutaj mamy dużą powierzchnię tego grzania. To jeszcze konwekcyjnie on zaciąga tu powietrze, unosi i to powietrze ciągle się ogrzewa. Więc naprawdę bardzo fajny efekt. Dobra. Więc teraz na wierce te małe otwory. Może spróbuję najpierw tym wiertłem do kafelek. Tak, z 1,5-2 cm od góry. I on już dalej nie pójdzie, ale naprawdę mega łatwo się tym robi. Róbmy tak, żeby było mniej więcej symetrycznie. No i mamy. Są dziurki, którymi będzie wylatywać powietrze. I ostatnia doniczka. Montujemy. Staramy się tutaj równo osadzić te doniczki w równej odległości od siebie. No i cóż, wygląda to w ten sposób na podstawce. Nic tutaj nie będzie się grzało na pewno. Zostało mi tylko obciąć ten pręt. Ale w domu tego nie będę robił, idę na dwór, więc powoli się rozpływam i zaraz wracam. No i jestem już z powrotem. Mój piec jest skończony. Zostało nic innego jak włączyć podgrzewacze i zobaczymy, jak to fajnie działa. No i tyle. Piecyk zrobiony. Zobacz. Można zrobić na podstawce, żeby sobie stał wyżej. Można. Auć, auć, auć. Naprawdę jest gorące. Można zrobić tak bezpośrednio. To naprawdę nie jest aż tak gorące, żeby cokolwiek się stało. Stoi na drewnie i wszystko jest ok. Więc czy taki na pewno pomoże nam ogrzać mieszkanie. Także to jest temperatura otoczenia. Jak zaczynałem grzać tym małym piecykiem z 2 godziny temu, było 21 stopni. Teraz już 22,3, 22,5. Więc 1,5 stopnia ten jeden piecyk nagrzał mi ten salon wielkości około 40 metrów. No ale może zobaczymy, jaka temperatura będzie stąd zionąć za jakiś czas. Więc ustawię sobie termometr. O, może tutaj będzie widoczny. I teraz włączę przyspieszenie, żebyśmy zobaczyli, jak te podgrzewacze tutaj działają. Już widać, że podnosi się temperatura. Zobaczcie, jak gorący jest ten piecyk, który cały czas chodził, jak kręciłem film. Prawie 100 stopni. Tutaj z tych dziurek nawet 110 wylatuje, jak patrzyłem.
u góry jest chłodniej, gdyż masa powietrza, która wypełniła dolną doliczkę, wylewa się do dużej tutaj właśnie. Więc tu jest, tutaj zobaczcie, ponad 100 stopni. Daje radę. Tutaj już też powoli się podnosi. A dopiero dosłownie minutka minęła.